Witajcie widzowie, zapraszam Was na cotygodniowego rajdowego vloga, a tym razem zaczniemy od tematów związanych z Mistrzostwami Europy. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że rajd Cypru nie będzie w tym roku zaliczany do rund Mistrzostw Europy, w związku z czym w miejsce, które po rajdzie Cypru zostało, został z automatu niemal wpisany rajd Spa. Rally Spa, czyli rajd, który odbędzie się w Belgii, co oznacza, że podobnie jak cykl WRC, Mistrzostwa Europy również zakończą się właśnie w tym niewielkim kraju. Podobnie jak rajd WRC, będziemy mieli na rajdzie Spa odcinki nocne, a całość rajdu zakończy odcinek specjalny na torze Spa, na torze Formuły 1, podobnie jak w przypadku Mistrzostw Świata. A o tym, czy Mistrzostwa Świata faktycznie skończą się w Belgii, jeszcze nie możemy być do końca przekonani, ponieważ coraz więcej mówi się o tym, że dodatkowa runda może zostać dopisana do listy tegorocznego WRC i może to być Monza Rally Show. W rozszerzonej wersji rajd na Monzy miałby stanowić grudniową, finalną rundę WRC 2020. Nie wiemy jeszcze oczywiście, kto ewentualnie wystartuje na Monzy. Wiemy za to, kto nie wystartował w Turcji. W Turcji nie wystartowali obecni liderzy rajdowych mistrzostw Polski, Jari Huttunen, Mikka Lukka. Odpuścili oni sobie tytuł WRC 3, w której to klasyfikacji są po Estonii liderami, skoncentrując się w tym roku na walce w mistrzostwach Polski i okazjonalnych startach jeszcze w innych cyklach mistrzowskich. Na przykład na tydzień przed naszym rajdem Elmot, naszym rajdem świdnickim, wystartują w Czechach w rajdzie Pacejow. Nieobecnych kierowców myślę, że nie ma co więcej wymieniać, natomiast nieobecnymi wielkimi rajdu Sardynii będą kibice. W tym tygodniu organizatorzy w porozumieniu z FIA i z promotorem WRC oznajmili, że nie będą wpuszczeni kibice na odcinki specjalne rajdu Sardynii. Jest to oczywiście związane z tym, co wprowadziło cały chaos w wszystkich cyklach mistrzowskich w tym roku, czyli z koronawirusem. Hyundai jako ten zespół, który najbardziej aspiruje do powtórzenia swojego zeszłorocznego sukcesu, do tytułu mistrzowskiego, żongluje nadal kierowcami i tak podali już, że w rajdzie Sardynii do standardowego duetu, czyli Ojta Tanaka i Thierry'ego Neuville'a, dołączy trzeci kierowca w osobie Daniego Sordo i nie jest to na pewno niespodzianka, bo to właśnie Dani, korzystając na ogromnym pechu mistrza świata aktualnego, wygrał zeszłoroczną Sardynię i zawsze na tym rajdzie całkiem nieźle sobie radził. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Na koniec jeszcze dwa słowa związane z przyszłorocznym kalendarzem WRC. O Monte Carlo już mówiliśmy kilka tygodni temu. Tymczasem coraz więcej słyszymy na temat przyszłorocznego rajdu Szwecji. Impreza zimowa, jedyna impreza zimowa WRC najprawdopodobniej zostanie w rejonie Värmland, a to oznacza, że możemy znowu mieć błotno-szutrowy rajd, czego bardzo nie chcą ani kibice, ani zespoły, ani nawet sam prezydent FIA. Przypominam Wam, że Jean Todt powiedział, że takiego rajdu Szwecji więcej być nie może. Natomiast obecna umowa Szwedzkiego Związku Motorowego z FIA wygasa w roku 2022 i właśnie na sezon 2022 przewidziane jest przeniesienie rajdu na północ. A gdzie dokładnie? Tego jeszcze nie wiemy. Są aż 3 gminy, które starają się o to, żeby to właśnie gościć rundę Mistrzostw Świata i są to gminy, tu się muszę posłużyć kartką, bo nie jestem tego w stanie zapamiętać. Miasto Östersund, znane oczywiście z sportów zimowych, Umea i Luleå. Oczywiście tutaj są te charakterystyczne litery dla szwedzkiego języka, więc pewnie inaczej się to wymawia. Jak ktoś wie, to napiszcie w komentarzu. Nawet już przygotowane są projekty około 40 odcinków specjalnych w rejonie właśnie miejscowości Umea, więc to oni chyba mają największe szanse na to, żeby rundę Mistrzostw Świata gościć. A jak będzie, o tym przekonać się możemy już niedługo, bowiem jeszcze w tym roku ma nastąpić wizytacja wszystkich tych trzech rejonów i decyzja prawdopodobnie zapadnie w grudniu. W chwili, kiedy to oglądacie, trwa już rajd Turcji, ale teraz nie będziemy omawiać wyników ani odcinka testowego, ani pierwszych piątkowych odcinków specjalnych. Powiedzmy o tym, co zawodnicy, co zespoły mówiły przed rajdem. I tak Hyundai oczywiście jedzie pełen nadziei, oni są świeżo po testach i liczą na to, że pomimo iż od stycznia nigdzie nie startował, to Seb Lew również będzie mocnym atutem w zespole z Korei. Zwłaszcza, że jest to rajd typowo wytrzymałościowy, rajd, który preferuje kierowców z dużym doświadczeniem, a takim na pewno niewątpliwie dysponuje Sebastian Loeb. Może to być również pożegnalny start Loeba, bowiem jak wiemy, w ostatnich dwóch na tą chwilę planowanych rundach WRC jako trzeci Hyundai na Sardynii pojedzie Sordo, a w Ypr pojedzie Craig Breen. Toyota natomiast oczywiście jest również po tych sławetnych testach i tej awarii helikoptera w Grecji i również na pewno nie zamierzają odpuszczać, zwłaszcza, że to dwóch kierowców Toyoty lideruje aktualnie w Mistrzostwach Świata, a jesteśmy, przypomnę Wam, już daleko za półmetkiem, w zasadzie jesteśmy już przy końcówce sezonu i trzeba liczyć każdy punkt, a w przypadku Toyoty tych punktów sporo w Estonii uciekło.
Na koniec M-Sport, zgodnie z klasyfikacją punktową producentów, trzeci zespół. Oni Estonii na pewno nie wspominają najlepiej, natomiast Rich Milner stwierdził, że jadą do Turcji z podniesionymi głowami. Są przekonani, że Estonia po prostu z jakichś względów technicznie nie pasowała Fordom, nie byli w stanie dobrze ustawić samochodów i nie powinno powtórzyć się to w Turcji. Trzymajmy kciuki, żeby tak było, bo zawsze jest to ciekawsze, kiedy o czołowe miejsca rywalizują wszyscy kierowcy, a nie tylko ta garstka liderów mistrzostw. I to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w dzisiejszym vlogu. Jeżeli te informacje były dla Was ciekawe, nie zapomnijcie o kciuku w górę, przyciśnięciu subskrypcji i dzwoneczku notyfikacji, żeby nie przegapić jutrzejszego i niedzielnego vloga podsumowujących zmagania na trasach rajdu Turcji. Do zobaczenia!